Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Fear 2. Ja jestem Juno i będziemy wlec się przez dalszą część tego jakże nieprzyjaznego dla naszej osoby miasta. Zaraz. Oho, już. A jak cicho siedział. Ale już, patrzę się, ta cisza skończyła. Była to ewidentnie cisza przed burzą w takim razie. No ale jak się burzę wywołuje, to trzeba ją też jakoś umiejętnie uspokoić. Oj, gdzieś ktoś jest. Dobra, tam. Oj, granat? Nie wiem, może i granat, a może i nie. Ja wolę tego nie sprawdzać. To znaczy... no, teraz to granat. No już jestem tego pewna w 100%. Oj, myślałam, że go zabiłam, ale no tak, dwóch najwidoczniej się działo. Tutaj... zaraz... cudownie. Przyjemnie wyszło, tylko nie wiem, co mi oznajmia ta zła muzyka, mroczna bardzo. Może po prostu zmiany pogodowe na takie gorsze, ale jednak tylko zmiany. Amunicja moja kochana się skończyła. Aha. Dobra, nie wiem, myślałam, że to coś innego i tak. Dobra, to ze szturmowcem będę musiała sobie biegać. Czy mi się to bardziej podoba, czy mniej? Nie narzekam, tak szczerze, ale... jakoś jak do SMG się przyzwyczaiłam, to wolałabym. Tak w ogóle to, no właśnie, zobaczyłam... bo rozumiem, że SMG zamieniłam, tak? Okej, no to odpowiada mi to w miarę. Na dole. Na dole to jest dalsza droga, więc pytanie, co jest. A, ogień! Dobrze, że się nie podpaliłam. Dobra, więc na dół. Tu coś jest. Oprócz szczurka jest też zdrówko, tylko że no właśnie mam maksymalne. Szkoda, że tutaj te. Doładowania. Takie są o wiele częstsze niż właśnie apteczki. Ja bym wolała też czasem móc sobie właśnie apteczki uzupełnić i je użyć. Nawet szczury uciekają w popłochu, więc to o czymś świadczy. Jakaś pralnia z kółkiem dyskusyjnym, co? Oj. Myślałam, że zamknięte przejście. Już się zdążyłam wystraszyć. O nie, o nie. Spokojnie. Zaraz. Co ja bym chciała tu zrobić? O kurde, ale ja... ale zrobiłam głupio. No nic. Oj, 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 źle, źle, wszystko robię źle. No, kompletnie tego nie przemyślałam, no mówi się trudno. Aj, ze strzelby to może nie na takie odległości, co? No, bez przesady, na snajperkę to też nie są... Gdzie mam mojego szturmowca? Tu jest szturmowiec i gdzie są... Albo wiecie co? Zrobimy inaczej. Po prostu wsiądziemy do mecha pancerza, który prawie sobie rozwaliłam wcześniej. To znaczy, no, rzuciłam ten granat. Nie wiem sama dlaczego. Znaczy, generalnie... Dobra, widzę rakiety. Fajnie. Znaczy, widzę możliwość używania rakiet. Ale chciałam powiedzieć, że tak sobie wcześniej myślałam, że już będę znowu musiała w
walczyć. O, tu podczerwień. Dość wygodne to jest, muszę przyznać. A wiecie co, mam was dość. Rakiety są bardzo przydatne. Chociaż ten widok ogólnie to mi tak trochę jest nie na rękę. No, teraz czuję moc. To chyba gra chce mi wynagrodzić brak SMG. Dobra. A nie, nie, nie. Chciałam rakietki posłać. Fajnie, tak wybiegają prosto na mnie. Oni zdecydowanie nie mają już aż takich dobrych taktyk jak ja osobiście. Tak, oni są kiepscy. I teraz pytanie zasadnicze. Tu jest ich więcej. Na co ja liczyłam, że tak szybko dadzą mi spokój? Aż się ziemia zatrzęsła. Dobra, idziemy dalej, tak? Chciałabym ich amunicję pozbierać, ale nie chce mi się dłużej tu zatrzymywać. Nie wiem, czy to błąd, czy nie. W końcu za jakiś czas będę musiała walczyć z drugim mechem. I wtedy może być nieciekawie. O, fajnie, idziemy po gruzach. Dobrze, że to się nie zawala pod moim ciężarem. Już, już biegną. Tutaj, tutaj. O, słyszę gdzieś po lewej. Aj, co to ma być? Laserek jakiś. Oj, oj. Przegrzanie. Nie podoba mi się to. Muszę troszeczkę się uspokoić. Znaczy uspokoić pancerz. Ale już go polubiłam. Nie, dobra, tak szczerze to troszeczkę on za ciężko mi chodzi. Czuję się dość nieswojo, taka zamknięta w puszce. Jak sardynka się trochę czują. Mimo, że wiecie, no i tak siedzę tylko za klawiaturką i pykam sobie jak gdyby nigdy nic. O, mogę wyjść, tylko czy ja chcę teraz wyjść? No, powiedzmy, że tak, trochę się rozejrzeć tu. Ale i tak chyba nic specjalnego dla siebie tu nie znajdę. A może jednak? Dobra. Gro, zwracam honor. Auć. Nic mi się nie stało. Dziwne. Dobra, to weźmy parę rzeczy. Zaraz to włączymy sobie. Tylko, że jestem pewna, że tu coś jest. No właśnie, apteczka. Bo już zaczęło mi ich brakować, naprawdę. Dobra. To takie tam o pancerzu, wzmacniacz refleksu również bardzo lubię. O, to muszę podnieść. No dobra. W ten sposób to wezmę. I chyba czeka mnie... No, tak się zastanawiam, czy to już jest ten moment, o którym myślę, czyli walki z drugim mechapancerzem. Niby nie przeraża mnie to. Niby. Ale wiecie, że wszystko tutaj jest takie do czasu. Nie przeraża mnie, dopóki radzą sobie. Może być potem różnie, prawda? Niby mam tę rakietę, więc jakby co, to wyjdę z mecha i po prostu wezmę sprawy w swoje ręce. No i nie powiedziane, że oni też tutaj rakietek nie mają, bo to wiadomo. Nie można być pewnym, mimo że zna się swoich wrogów. No właśnie, mówiłam o czymś, prawda? To nie była dobra decyzja. Szybko poszło. Czy to na pewno był ten sam? O nie, zaraz mnie... Zaraz wykorzystają to, że mi się przegrzały działka. Chociaż nie, już nie ma kto to wykorzystać. Skoro wszystkich wytłukłam. Dobra, tam nie wejdą do środka niestety.
Mechy nie mają tej cudnej umiejętności schylania się. Oho. Au! Rakietą w bohatera. Dobra. Pozwolę sobie wyjść. I zrobić porządek tak własnymi rękoma. Takimi nagimi rączkami, bo w końcu bez tej mecha osłony. Ha, jeden pocisk. Nie lubię. Znaczy, to mi się dziwnie dosyć kojarzy, bo wiecie, to jest takie. Au, au, kto wie. A, ten tutaj. Ała, Boże. Czego ode mnie, człowieku, chcesz? Kolejne, kolejne, ale dobra, nie. Z tym spokojnie już będzie. Dźwięk wrócił jakiś normalny, bo zostaliśmy wcześniej chyba rakietą przygłuszeni. Kolejnego słyszę. Nie no, bo mechem tu nie wejdą przecież. Czy wejdą? A o tym nie wiem może. To szkoda by było czegoś takiego, że wiecie, mogę wejść, ale o tym nie wiem. Kolejni strzelają, za dużo ich tu. No i na co ci to fikanie koziołków, fikołków, co? I tak umarłeś. No dobra, może w jakimś trochę większym stylu, ale też nie całkiem. Da, brońcie swojego kolegi. Oj, au! Z pięści mnie! Do czego to podobne? O cholera, co to jest? O, mech, tu! No jak to? Zaraz, czekaj, koleś, ja mam rakietkę na ciebie specjalnie. Au, 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 au. Pancerz mi zjechał. Dobra, uciekam. Poczekam, może aż tutaj jakoś bardziej mi się pokaże. No, ej, nie. Nie chciałabym, wiecie, wystrzelić głupio. Z rakiety prosto w stojącego przede mną przeciwnika zwykłego. Dobra, przeładuję to. I może jednak spróbuję dobiec do mecha swojego. Dobra, życie troszeczkę mi się odnowiło. Ale to jeszcze nie jest wymarzona sytuacja. Dobra. Co wy powiecie? Ja tak. Wydaje mi się, że ja tam nie wejdę, co? Chyba, że jakoś. O, mogę! To co mi się wydawało, że sufit jest to co nisko? Leci z rakietą. Się nie naleciał za daleko. To. Już, już. Lecą, lecą. A ja tam pancerz widziałam. O, tutaj. To ja się jeszcze przebiegnę może po pancerz, co? I broń sobie przeładują, tak jak trzeba będzie się ewakuować z mecha, to wiadomo. Okej. No i troszeczkę przyznam, że nie ogarnęłam tego poziomu, jakoś tak się zaplątałam bezsensownie. No to i dobrze, przynajmniej nie rozwalili mi mega mechanicznego pancerza, więc. No i co, no, nie możemy też pozwolić, żeby Beckett się rozleniwił. Chociaż siedzenie w czymś takim musi być niewygodne i tyle. Dobra. Dokąd? Cały czas ku górze? A, już i tak muszę wyjść. Szkoda. Szkoda, skoro odkryłam, że ten sufit jednak nie jest aż tak niski, jak mi się wydawało. Dobra, troszeczkę amunicji. Dobra. Idę, idę, idę już. Gro, czy ty mi coś uniemożliwiasz? Czy ja tędy mam. Ej, o co chodzi? Aha, że tutaj, rozumiem. A ja już chciałam skakać nie wiadomo skąd i znowu nawiedzają nas jakieś dziwne wizje. Zamknięte? To tylko kłódka.
Potwierdzam. Coś się cicho zrobiło. Czy ja coś mówiłam? Aha, no i niestety nie jesteśmy nawet w stanie mu pomóc. No bo jesteśmy w ogóle nie wiadomo gdzie, no i... Hej, Stokes, przynajmniej ciebie znalazłam. No, myślę, że póki dobiegniemy... O! Mhm. Alma, co ty sobie myślisz? Dobrze powiedziane. Stokes, weź. No, właśnie. Mi to mówisz? Chodź. Idziesz? Stokes, chodź tu. No. To nie należało do najzwyklejszych, codziennych sytuacji. Idziesz, Stokes? Gdzie ona tam została? Dobra. No, zobaczcie, przeteleportowała się. Tak, kolejne nie osiągnięcie, ale kolejny poziom na naszym koncie. Chciałabym powiedzieć, że kolejny sukces, ale... Focus on finding Snake Fist. This will go faster if we split up. Keegan, how's that wound? You positive you're up for this? Nothing I can't handle, Lieutenant. All right then, you're on recon. Don't go picking any fights. Beckett, you're with me. Chociaż raz nie w samotności. Keegan, hey, this is your stop, buddy. See you downrange. Trzymaj się, chłopie. Remember, recon only. Tak się tylko mówi, Stokes. Beckett, wracaj na ziemię. All right, Beckett, let's go find Snake Fist. Prowokacja. No, kogo będziemy prowokować? Czy raczej kto nas będzie? Żeby było straszniej? Podstawówki są straszne, serio. Serio? Przypominam, Alma Wade, to powinno coś mówić. No. Ojejku. Taki FPS-owy Silent Hill nas czeka. Zaraz. Wejście, czy co? Gdzie jest Stokes? Ej, zgubiłam się w ogóle od niej. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? A, ona za mną biega, czyli to ja mam coś wykombinować. No to... To nie będzie trudne. Chyba. O, dobra, już. Nie wiedziałam, o co chodzi, że nie mogłam broni wyjąć. Znaczy, nie mogłam prawym przyciskiem myszy kliknąć i walnąć w to. Stay sharp.
No tak, od razu serce zaczęło nam mocniej walić, bo jesteśmy w mrocznym, strasznym miejscu, tak, w podstawówce. Ups, przerwałam jej trochę. To można sobie przeczytać. No, dobra. No cóż, myślę, że spotkamy o wiele gorsze rzeczy niż biedroneczki w kropeczki. Nie wiadomo co jeszcze. No, głupia szafka. A zobaczcie, te książki się dziwnie zachowują. Przynajmniej one się nie posypały. O Jezu. Tobie tylko radio. Beckettowi dzieje się coś w umyśle. No nie, nie wygląda to dobrze. Wow, ale mnie wystraszyła. Dobra. W sumie nie, z latarką lepiej się idzie. No cóż. To takie ukoronowanie chyba zwycięskich pucharów czy czegoś, nie wiem. Tylko, że ktoś aż głowę chyba dla korony stracił. Oj. Ta ptaszyska i tego typu rzeczy nieźle mogą nabroić, gdy się chodzi w takim miejscu. Wiem to z Tomb Raidera. Fajne zabawki ktoś dzieciom kupuje. No, ej, Stokes, zacięłam się przez ciebie. Nie mieścimy się za biurkiem oboje. Jezu, coś mnie chyba ominęło. To dziwne było. Na dół. O, znowu flaki zamortyzują upadek. Świetnie. Lekcja geografii, co? I to w terenie. O ja. Dobra, jesteśmy na ziemi. Ależ to upiorne. I to jest dziwne, bo Stokes nam zniknęła. Więc to jest odpowiedni moment, ażeby zakończyć ten odcinek. Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.